Wolny Związkowiec, redakcja Wolnego Związkowca podlegała takim samym naciskom jak inne władze Solidarności w tamtym czasie. To znaczy to się dało zauważyć jakimś takim specjalnym obiektem zainteresowania właśnie Służby Bezpieczeństwa. Na początku, to były w pierwszych dniach września, służba próbowała oficjalnie z nami nawiązać współpracę. Mówię o SB. Aleśmy wtedy tych panów w jakiś sposób, no wyśmialiśmy ich i wtedy zaczęła się taka wojna, która miała za zadanie zdezawuować to, co robimy, ograniczyć nasz wpływ na ludzi i szczególnie te akcje nasiliły się, kiedy zaczęliśmy wypowiadać się na tematy polityczne. Poza tym to, co było jakieś takie istotne, to wszystkie teksty mówiące o nieprawidłowościach we współpracy z Związkiem Radzieckim, współpracy dotyczącej huty, te teksty były bardzo śledzone i za te rzeczy byliśmy najpierw namawiani, żeby przestać o tym pisać, ale później pojawiały się groźby takie bezpośrednie w stosunku do nas. Natomiast jak gdyby czary, takim kulminacją tej walki z Wolnym Związkowcem była karykatura Leonida Breżniewa, która ukazała się latem 1981 roku. Wtedy jak gdyby, tak nam się wydawało, że zapadła decyzja o takim rozstrzygnięciu kwestii Wolnego Związkowca. Jakkolwiek ten rysunek nie był autorstwa naszego, to był otrzymaliśmy go od Solidarności Ziemi Puławskiej. Tam on się ukazał bez echa. U nas to była karykatura. U nas niestety podziałał na władzę jakoś tak bardzo, bardzo pobudzająco. Efekt był taki, że nieznani sprawcy zniszczyli urządzenia poligraficzne w poligrafii huty Katowice. Myśmy tam robili matrycę, mimo iż mieliśmy swoje, to korzystaliśmy do końca, dopóki się dało, z tych zapisów porozumienia tam z września roku 80, czyli wykorzystywaliśmy poligrafię zakładową do drukowania części nakładu. A co nam później było bardzo, bardzo potrzebne, także do wytwarzania matryc. I to dziwnym trafem ta poligrafia została zniszczona w nocy przez nieznanych sprawców. Faktum mnie nie zakładał, ale i to wydział, który był ochraniany przez służbę ochrony, zakładową służbę, bo to takie były wtedy. W każdym razie, natomiast nas, to był już później, to był wrzesień roku 81, wzywano do prokuratury, odbyło się kilka spotkań i próbowano nas zastraszyć, informując o każdego z osobna o przestępstwach czy wykroczeniach
zawartych w tekstach, które pisaliśmy praktycznie od roku 80, od początku Związkowca. Także każdemu z nas przedstawiono, co nam grozi i z jakich artykułów i tak dalej. To były takie rozmowy ostrzegawcze, gdy prokurator z Katowic je z nami przeprowadzał. Jacek Cieślicki był później dalej jeszcze jako naczelny redaktor, był dalej z tego tytułu prześladowany, ciągany, wielokrotnie przesłuchiwany. Podobnie Staszek Łaski, który rysował dla nas różnego, był posądzany o narysowanie tej karykatury, ale to nie był rysunek jego autorstwa. Natomiast jakoś go tak powiązano, ale był taki, że oni obaj nie mogli skorzystać z abolicji, która była wprowadzona po 13 grudnia dekretem. Jest to dla mnie dziwna sprawa, bo że akurat tym dwóm osobom nie podarowano i mieli problemy. Staszek Łaski był nawet z tego tytułu skazywany, był sądzony i tak dalej. Jacek Cieślicki też miał problemy, tylko był internowany. Także to tak to wyglądało.